Tam zwołałem taką sesję nadzwyczajną po to, żeby jak najszybciej rozpocząć restrukturyzację finansową i organizacyjną naszego szpitala. Rozpoczęliśmy te przygotowania tak naprawdę w sierpniu, bo rzeczoznawcy wyceny nie robią z dzisiaj na jutro. Rozpoczęliśmy analizy, mamy opinię Instytutu Profesora Modzelewskiego, więc też to trwało jakiś czas. Mamy inną opinię spółki finansowej na temat tych stwierdzeń, co pan profesor Modzelewski napisał. Więc one są wszystkie korzystne. Mnie bardzo zależy jak najszybszym rozpoczęciu procesu tego restrukturyzacji po to, żeby jeszcze w tym roku był jakiś plan zrobiony. Opozycja, jak to opozycja, chce, żeby było jak najgorzej, bo oczywiście im gorzej się będzie działo, tym dla opozycji lepiej. Więc i na posiedzeniu Rady Społecznej, gdzie też część członków jest z opozycji, żądają coraz to nowych dokumentów. Nie wystarczą ustalenia pokontrolne, tylko protokołu kontroli na przykład szczegółowego. Chcą wycen rzeczoznawcy, który ja mam w ręku, ale nie jest skserowany razy 10, więc chcą każdego dla każdego. Ja myślę, że to jest taka gra, że na kolejnym posiedzeniu Rady Miasta, jeżeli ja przedstawię projekt uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie tych nieruchomości na rzecz spółki GIM, to znowu będą chcieli jakichś dokumentów, jakieś plany realistyczne. A kto ma ten plan realistyczny uważać, że to jest realistyczny? Ano radni mają uważać, że to jest realistyczne albo nierealistyczne. Więc są to takie informacje subiektywne. Ja je oczywiście zgodzę się, bo 2 czy 3 tygodnie, czy miesiąc nawet, to nie robi takiej różnicy, tylko opóźnia proces restrukturyzacyjny szpitala, na który wcześniej opozycja też zwracała uwagę, że powinien się jak najszybciej rozpocząć. A w tej chwili robią dokładnie inaczej. No, dwóch radnych, miałem większość w Radzie, 13-osobową bezpieczną większość, bo to jednak radni Platformy, którzy tu są w większości, decydują i odpowiadają za rozwój naszego miasta. Dwóch radnych wystąpiło z klubu, zmieniając zupełnie układ w Radzie i jest pewien kłopot z uchwaleniem, w ogóle z uchwalaniem różnych ustaw będzie kłopot i sam będę miał problem, żeby te uchwały, które ja chcę wnieść na Radę, żeby one przeszły. Sesja jest zwołana, no 2 tygodnie temu było wiadomo, że będzie taka sesja, 2 tygodnie temu, ale ja ją zwołałem zgodnie z przepisami tydzień temu. Sesja jest związana po to, żeby zrobić te transakcje sprzedaży nieruchomości poprzez szpital do spółki Grudziądzkie Inwestycje Medyczne, spółki, która buduje te nieruchomości, żeby to było jej własnością. No i im szybciej to będzie, tym wynik finansowy szpitala się zmieni i pokrycie straty finansowej za 2015 rok i 2016 będzie miało miejsce ze środków szpitala. Nie jest to propozycja pana dyrektora, która, jak powiedziałem wcześniej, była uzgadniana z Instytutem Podatkowym pana profesora Modzelewskiego, autorytetu w naszym kraju. Mamy również inne opinie prawne, że jest to rozsądne, jedyne wyjście.